Witajcie kochani! Zapraszam Was dzisiaj na filmik, w którym będziemy testować m.in. najnowszą karnawałową kolekcję Belle, która ostatnio pojawiła się w Biedronkach i w jej skład wchodzą dwa metaliczne cienie w płynie do oczu. Mamy również taki bardzo połyskujący eyeliner, maskarę oraz, co ciekawe, korektor rozświetlająco-wygładzający. Będziemy testować dzisiaj również nowość, a mianowicie podkład z Munich, który, szczerze mówiąc, zobaczy się bardzo fajnie, bo ma być taki bardzo naturalny, dzienny. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Przetestuję również nowość od marki Nimia, czyli od Niki Tutorials, a mianowicie jeden z jej kremowych róży oraz przetestujemy sobie matową pomadkę z Primarka. Zobaczymy, jak się u mnie sprawdzi. Także wydaje mi się, że to może być bardzo ciekawy test. Jeżeli Was taka tematyka interesuje, to oczywiście musicie ze mną zostać. Rozpoczynajmy. Zacznijmy w takim razie od metalicznych cieni, które nazywały się po prostu Metallic Liquid Eyeshadow. I słuchajcie, dostępne są w cenie 13,99 oczywiście za każdy. Mamy go w dwóch odcieniach i tak, jaśniejszy. Nazywa się 01 Sparky i od razu, słuchajcie, będziemy sobie robić słoczyki. Nie ma na co czekać. To jest rzeczywiście taki mocno metaliczny efekt. Tutaj nie ma drobin, słuchajcie, ale jest naprawdę interesujący błysk. To jest troszeczkę taki bardziej różowawy odcień, tak jak właśnie tutaj to widać. On się mieni na takie jaśniejsze odcienie, ale jest to taki szampański róż. Nie wiem, czy to ma sens, ale mam nadzieję, że tak. A ten drugi z kolei nazywa się 02 Rosy. Rosy? Rosy? Już Wam mówię, skąd się bierze moje zdziwienie, bo ja tutaj czytałam post Belle na Instagramie i jest napisane jak W, że 01 to Sparky, a 02 to jest Dusty. Jest jakoś w głowie sobie tylko Dustiego jakoś tak, wiecie, zakodowałam, a to jest jednak Rosy, także ktoś tu z Belle chyba przysnął sobie. I tak, jeżeli chodzi o ten drugi odcień, a mianowicie Rosy, no to tu jest bardzo podobne wykończenie, a mianowicie taka tafelka bardzo ładnie lśniąca i to jest odcień taki brązowo-burgundowy, bym go tak opisała. Jest bardzo ładny, też jak widać jest mocno metaliczny, także wydaje mi się, że z tych dwóch odcieni będziemy sobie na spokojnie mogli coś fajnego wymyślić. I jeszcze przy okazji robienia swatchy pokażę Wam również eyeliner, który, uwaga, wygląda w następujący sposób. Nazywa się Spark Eyeliner. Już Wam mówię, ile on kosztuje. On dostępny jest w cenie 11,49 i pokażę go od razu tutaj, no bo coś musimy z tego wymyślić, prawda? I tak, on tutaj rzeczywiście bosko się mieni. Czekajcie, ja Wam przybliżę go troszeczkę. O, tutaj w opakowaniu widać, ile on ma w sobie takich przepięknych, brokatowych drobin, które mają takie srebrno-grafitowo-metaliczne odcienie. Tutaj ten odcień opisany jest jako 01 Glitter Bomb, no i rzeczywiście jest to bomba brokatowa. I zesłoczujmy go, czekajcie, gdzie go zesłoczuję? Tutaj może obok. A no właśnie, zobaczcie, on jest kompletnie przezroczysty, on nie ma żadnej podstawy kolorystycznej. I tych drobin, no nie obraziłabym się, gdyby było więcej, szczerze mówiąc. Więc nie wiem w ogóle, jak ja będę to nakładać, bo tak jakby wydaje mi się, że ja też zawsze tak jakby staram się oceniać produkty według kolekcji, w której są wypuszczane, tak jakby czy one są kompatybilne ze sobą. Tutaj trochę mam wrażenie, że jest z innej bajki, bo tak jakby tu jest tak bardziej różowo, wiecie, burgundowo. Tak jakby czasami tak jakby takie produkty jeszcze próbuję rozpatrywać pod takim kątem, że można, nie wiem, po prostu je tak nałożyć na samą powiekę, żeby tak jakby, nie wiem, dosmaczyć jakiś make-up. A tutaj zobaczcie, jest bardzo dużo przezroczystego, takiej podstawy przezroczystej, ale tych drobin jest tak, nie jest chyba tak dużo, szczerze mówiąc, więc ja chyba zrobię tak, że zrobię sobie jakąś taką podstawę kolorystyczną z linera pod ten brokat i nałożę go na ten liner. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale najpierw pobawię się jeszcze cieniami i pokażę Wam, jak one wyglądają z bliska. O, tutaj może bardziej będzie to widoczne. Na pewno brokat będzie mocniej widoczny. Jeszcze odcienie. No dobra, w takim razie działamy. I jeszcze przed tym, jak będziemy działać, muszę Wam pokazać, słuchajcie, jakie te cienie są trwałe. Zobaczcie. Ja je teraz trę płynem micelarnym. Excuse me? Dobra, jakby są trwałe, ale one są serio mega trwałe. Dobra, po długiej walce, słuchajcie, zmyłam to z mojej dłoni, także oczekuję tej mocnej trwałości i będę zaczynać od tego odcienia 02 Rosy. Więc nakładam tego drania tutaj na moją powiekę. Na razie, wiecie, nie będę chciała przesadzać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak on tu się będzie rozkładał. I jak się będzie blendował, także zawsze wolę dołożyć, niż potem w panice ratować sytuację. I tak,
Rozkłada się bardzo przyjemnie. Umazałam się przy okazji właśnie moją dolną powiekę, bo zostało mi trochę na rzęsach tego produktu, ale spokojnie, po to właśnie maluję górę, żeby potem na luzie sobie poprawiać to, co się wydarzyło na dole. I zobaczcie, tutaj ten cień, jakby jego metaliczność, trochę moim zdaniem znika. I z tego, co widzę, to on po prostu wygląda jak taki lekko jakby połyskujący cień. Wait for me. Wygląda moim zdaniem bardzo lekko na powiece. I to jest moim zdaniem cień dla osób, które mają, nie wiem, nie chcą jakoś tak podkreślać faktury skóry i chcą, żeby ta powieka wyglądała cały czas tak bardzo, bardzo lekko i naturalnie, bo słuchajcie, ten cień wygląda przepięknie i tak jakby, ale od razu mówię, że jeżeli tutaj spodziewacie się jakiegoś nie wiadomo jakiego metalicznego wykończenia, to go po prostu nie uzyskacie, bo ten cień, zobaczcie, no mocno moim zdaniem, jakby przy rozcieraniu zmienia jakby swoje właściwości błyskowe. Słuchajcie, bardzo mi się podoba ten cień, naprawdę, super się go rozkłada, jest mega taki prosty w pracy i zastyga w idealnym czasie. Tutaj nie ma żadnej, wiecie, paniki takiej, że nie wiem, za szybko coś, trzeba szybko działać i tak dalej. Naprawdę to jest taki idealny czas do tego, żeby sobie na spokojnie dopracować to, jak chcecie, żeby ten makijaż wyglądał. Także pod tym kątem bardzo mi się to podoba. I to może być też taka fajna podstawa kolorystyczna, po prostu pod jakiś tam makijaż, który będziecie tworzyć inny. Ja dzisiaj będę tylko i wyłącznie testować te produkty, ale chciałam jeszcze zobaczyć tutaj, jak się da troszeczkę podrasować może intensywność tego cienia, że po prostu tutaj dołożę go więcej i nie będę go aż tak rozcierać. I czy osiągnę to, co chcę osiągnąć, czyli po prostu minimalnie tutaj ciemniejszą sytuację. Ja od razu Wam też powiem, że ja oczywiście nakładam to wszystko na bazę zrobioną z korektora, akurat w moim przypadku Too Faced Born This Way, po prostu go uwielbiam. I zdecydowanie Wam właśnie rekomenduję nakładanie tego produktu już na korektor. Zobaczcie, też bardzo ładnie mi się tutaj przyciemniło tak naprawdę. Szczerze, wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Dobra, biorę w takim razie ten drugi odcień, 01 Sparky. I Mr. Sparky, proszę tutaj zesparkować mi moją powiekę. Dobra, nakładam go tak troszeczkę z nawiązką. Tiru riru. I syntetycznym pędzelkiem będę go tutaj minimalnie rozcierać. Jestem też ciekawa właśnie, czy on będzie miał takie same właściwości błyszczenia jak ten pierwszy, czy tutaj będzie z kolei bardziej spektakularnie. Jak wiecie, ten poprzedni tutaj jakoś nie rozbił banku, ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Słuchajcie, wydaje mi się, że tutaj ten błysk jest bardziej widoczny. Zresztą sama nazwa Sparky, jak widać, obowiązuje. Ładnie się z sobą połączyły te cienie. Dobra, tutaj trochę go nałożyłam więcej. Nie chcę go za bardzo jakoś tak dotykać jeszcze. Ale no bardzo ładnie pobłyskuje. Jest dobrze. Podoba mi się, także nakładam go też na drugą stronę. Dobra, zobaczcie, jaki fajny makijaż powstał. Tylko i wyłącznie przy użyciu tych dwóch produktów. Także teraz robię krechę czarną i będziemy nakładać ten glitterowy eyeliner. O Jezus Maria, dobra, zrobiona kreska. Słuchajcie, Jezu, jak u mnie jest gorąco w tym studiu, znowu mam wypieki. Nie, muszę chyba trochę zmniejszyć tutaj ogrzewanie, bo spalę się kiedyś jak wampir w True Blood tutaj w tym studiu. Oby nie. Dobra, i tak, teraz. Wydaje mi się, że to może być właśnie fajna podstawa pod ten oto produkcik, tylko chcę wydobyć jak najwięcej tego sparku. Spark, give me spark. Wiecie co, wydaje mi się, że naprawdę to był dobry pomysł z tym, żeby zrobić jakąś taką podstawę kolorystyczną. Bo właśnie musi być ten kontrast, żeby on był bardziej widoczny. Czyli właśnie te srebrne drobinki na tym czarnym tutaj mi się mocno wybijają. Także dobra, jeszcze chcę więcej. Tylko pytanie, czy ja go chcę na całości? Jeszcze może tutaj troszkę przeciągnę. Ale czy ja go chcę na całości? Boże, to są ciężkie decyzje! W międzyczasie, jak podejmę tę decyzję, nałożę jeszcze go z drugiej strony. Jeszcze tylko jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, czy jakby tutaj ten liner, ta podstawa taka, nie będzie mi rozpuszczała mojego linera czarnego. Ale to się oczywiście pokaże, okaże po czasie. Na razie jest dobrze. Na razie nic tu nie widać. Dobra, wiecie co? Chyba walę ten brokat na całą kreskę. Jakoś tak czuję, że
I want it all and I want it now. No tylko drobiny, no pokażcie się. O, dobra. Teraz już coś bardziej widzę. Ale mogłoby ich trochę być więcej, nie powiem. Dobra, brokat nałożony na całe kreski. Słuchajcie, mega mi się podoba, jak to wygląda. To jest tak jakby... Podoba mi się to, że tak naprawdę niby mam czarny eyeliner, ale tak jakby to jest coś takiego delikatnego bardzo i moim zdaniem efektownego, bo tak jakby niby jest czarny, ale to jest żyż dodatkowe. Bardzo mi się to podoba. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, przygotowuję w takim razie moją skórę pod nałożenie podkładu i zaraz się widzimy. No dobrze, moi drodzy. I słuchajcie, tak, część z Was pewnie może kojarzyć ten podkład już z wcześniejszych lat, ponieważ on chyba był wydany w ogóle w innej butelce, trochę takiej mniejszej, wyglądał trochę inaczej. A z tego, co teraz wiem, to nie wiem, czy to jest jakaś nowa wersja, czy coś tu się w nim zmieniło. Ja nie używałam tej starej wersji, także stwierdziłam, że to jest idealny sposób, żeby właśnie na czysty się moment, żeby teraz to przetestować. I właśnie pani z Contigo powiedziała mi, że to jest nowość. I tak, jest to naturalny podkład, który wyrównuje koloryt, a także nawilża, pięknuje i regeneruje skórę. Lekka formuła zapewnia idealne wygładzenie i promienny wygląd. Słuchajcie, w ogóle bardzo mi się spodobał jego odcień, bo on się nazywa coś z piaskiem. Czekajcie. Coś z piaskiem. Reveal yourself. Tu nie ma... Jak to? Nie ma tutaj napisanego odcienia? Niemożliwe. Nie no, słuchajcie, hit. Przysięgam, że nie ma tutaj odcienia, które kupiłam. Zapamiętałam ten piasek i wydaje mi się, że to jest Medium Sand 02, przynajmniej tak jak teraz widzę na stronie. Ale głowy nie dam sobie uciąć za to. Pierwsza chyba taka sytuacja w ogóle mnie spotyka, żeby nie było w ogóle jakby napisanego odcienia na podkładzie. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Anyway. On normalnie kosztuje 79,99, ale obecnie jest przeceniony na 55,99. I słuchajcie, zobaczmy sobie, co on tutaj zrobi na mojej skórze, jak on będzie w ogóle wyglądał i czy trafiłam z odcieniem. Wydaje mi się, że chyba trafiłam i w ogóle, no dobra, on jest bardzo kremowy. Mam nadzieję, że nie jest zbyt kremowy, no bo moja skóra nie lubi zbyt takich bogatych konsystencji, ale dobra, nie będę tutaj przesądzać o tym, tylko nałożę go minimalnie, czy może nie minimalnie, no trochę go nałożę na moją twarz. I biorę sobie pędzel, którym będę go rozcierać. Zobaczymy, czy zakryje moje zaczerwienienia, które mi się tutaj wydarzyły. Słuchajcie, on wydaje mi się naprawdę być taki bogaty w konsystencji. Gąbeczka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, krycie. Ma takie? Nawet spoko, w sensie jest to krycie, bym powiedziała, średnie minus. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze można dołożyć drugą warstwę. Oczywiście po tym, jak nałożyłam teraz, znaczy rozblendowałam go gąbeczką, to trochę tego krycia mi tutaj zeszło. Jeszcze dołożę potem tylko i wyłącznie pędzlem może ten produkt. Fajnie sobie pomalowałam włosy. No nie, no ludzie, no. Give me freaking break. Co ja dzisiaj robię? Dobra, zobaczmy jeszcze tutaj. Jak to będzie wyglądało, żeby mieć pełne spektrum również na czole, bo ja czasami czoło opuszczam. Jeżeli mnie oglądacie od już dłuższego czasu, to wiecie. I zaraz sobie porównamy obie strony. Dobra. Dobra. Już się wytrę trochę, bo ta się wysmaruje cała, a tego nie chcemy. I tak. Patrząc w tym momencie na krycie, to jest naprawdę spoko, nie? Takie bardzo naturalne. Skóra wygląda, słuchajcie, naprawdę super naturalnie. Tak jakby, wygląda to tak, jakbym posmarowała się po prostu i wyłącznie kremem nawilżającym, mając idealnie taką, wiecie, wyrównaną skórę pod spodem. If you know what I mean. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Wygląda to bardzo ładnie. Jest, no, taka spora dawka rozświetlenia, jak zresztą widzicie, ale jakoś ładnie wygląda ta skóra, muszę Wam powiedzieć. Także nakładam w takim razie ten produkt na drugą stronę. No i zobaczymy, czy da się tutaj troszeczkę to krycie wzmocnić. Od razu Wam też mówię, że ten podkład oksyduje. I to tak bym powiedziała nawet sporo. Zobaczcie, teraz wygląda tak na mojej dłoni. A tuż po wyciśnięciu takiego mini kawałeczka, zobaczcie, jaka jest różnica. Powiedziała, że nawet no, o cały ton. On się zmienia. Także miejcie to na uwadze, że on potem będzie ciemniejszy. I teraz zobaczmy, jak to będzie z tym budowaniem krycia. Tak już tu tylko leciusieńko. Zresztą
podrasuję. Wydaje mi się, że trochę to krycie się tutaj poprawiło. On jest bardzo taki gęsty. I właśnie przez to wydaje mi się, że nawet taki dokładany palcem może tak jakby łatwo się dokładać. Ale wygląda bardzo ładnie. Jestem też mega ciekawa, jak on będzie wyglądał po przypudrowaniu. Jeszcze muszę go nałożyć na szyję w międzyczasie. A na razie moje odczucia są takie, no, pozytywne. I jeszcze przed tym, jak będziemy wszystko pudrować, upgrade'ować i tak dalej, będziemy testować, słuchajcie, ten korektor z Belle. On nazywa się Beauty Concealer i co jest dziwne dla mnie, w sensie dziwne, no takie zaskakujące, jest dostępny tylko w jednym odcieniu. Także tutaj, no, szału nie ma, mogły być przynajmniej dwa, ale jest tylko i wyłącznie jeden i jest opisany jako rozświetlający, wygładzający korektor pod oczy. Słuchajcie, on kosztuje 11,49 i ja już, będąc szczera, zanurzyłam w nim moje paluchy. Pokaż się. Ponieważ kręciłam rolkę z taką prezentacją produktów właśnie tych z najnowszej kolekcji z Biedry i naprawdę na skórze daje takie bardzo mocne, jakby to powiedzieć, rozświetlenie, ale ta skóra wygląda na taką bardzo nawilżoną, bardzo taką zadbaną i to rozświetlenie jest takie, jakby to powiedzieć, delikatne. Bardzo mi się podoba na swatchu, ale jestem ciekawa, jak się u mnie sprawdzi pod oczami. I tak, nakładam go najpierw palcem. Z kolorem chyba akurat idealnie tutaj mi się wpasował, zobaczcie. No, tak mi się wydaje, że tutaj mi pasuje. Dołożę go jeszcze troszkę tutaj i w tym miejscu i teraz gąbeczko czyni swoją powinność. Rozblenduj jeszcze tego kolegę. Wiecie, na razie. No naprawdę ładnie. Zakrył mi moim zdaniem te zasinienia naprawdę dobrze, co, szczerze mówiąc, wzbudził mój respekt, jeżeli chodzi o ten produkt. No bo moje zasinienia potrafią być takie naprawdę konkretne. Zresztą możecie zobaczyć po drugiej stronie, jak to wygląda. Zobaczcie, on sobie z tym naprawdę dobrze poradził, zostawiając takie bardzo naturalne, kremowe i rozświetlone wykończenie. Słuchajcie, wygląda bardzo ładnie. Tylko teraz pytanie jest następujące. Jak on będzie wyglądał po przypudrowaniu? No bo tutaj tak jakby to może się diametralnie zmienić, ponieważ często u mnie właśnie takie kremowe, rozświetlające korektory dają kompletnie taki przeciwstawny efekt, bo wyglądają po prostu ciężko. Nie wiem, o co to chodzi, ale moja skóra tak właśnie je traktuje. I don't know, bo jakby tak to wygląda. I tak, nałożę go jeszcze na drugą stronę i zanim jeszcze to wszystko przepudrujemy, oczywiście można nałożyć kremowe konturowanie, ponieważ musimy przetestować jeszcze róż. A różem, który będę dzisiaj testować, jest najnowszy róż od marki Nimia, czyli marki Niki Tutorials o nazwie Cheeky Flush Cream Blush. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten produkt, no to on był dostępny w trzech odcieniach. Ja zdecydowałam się na odcień Picture Perfect Peach i on właśnie tak jak widzimy tutaj. Czekajcie, to mam jakąś bulwę. O nie, jak to źle przykleił mi naklejkę i mam bulwę. Nie chcę jej. Dobra. Zobaczmy, jaką ma ona w środku. Nie pachnie, ale no ten peach jest taki peachy. Picture perfect peach. No, grubo neonowy. Zobaczymy, jak on wyjdzie u mnie, szczerze mówiąc, na twarzy. Ale co ciekawe, w ogóle, Jezu, słuchajcie, ja się rozpływam, jak widzę, że ktoś tak idealnie i konsekwentnie jakby robi całą oprawę swojej marki. I już nie mówiąc o tym, że wszędzie oczywiście jest no taki pomarańczowo-niebieski odcień, no to poczekajcie na to. Poczekajcie na to, tylko Wam otworzę to opakowanie i zobaczycie, co jest w środku. Proszę bardzo. Mała Niki Tutorials. I jeżeli oglądaliście test Nimi, wcześniejszy mój, no to wiecie, że na każdym właśnie z tych opakowań jest taka mała Niki Tutorials i jakieś takie pro-tipy, jeżeli chodzi o stosowanie tych produktów. Jeżeli nie widzieliście, klikajcie tutaj w ten link, zobaczcie sobie, jak wyszedł test tej całej marki. Mi w ogóle się bardzo podobały te produkty i zobaczcie, w środku macie tak naprawdę wszystko opisane, co robić, w jaki sposób nakładać ten produkt na twarz. A co najciekawsze, zobaczcie, to jest jeszcze takie małe miejsce, ponieważ tutaj jeszcze jest mini beauty blender w odcieniu właśnie takim idealnie pasującym do tej całej marki. Ja po prostu się rozpływam, także już go w tym momencie zamoczyłam, on już jest zamoczony, dlatego jest troszeczkę większa, tak się zmieści w tym opakowaniu. I widziałam na Instagramie, że Niki nakłada ten róż prosto z opakowania właśnie na twarz.
Także zamierzam to zrobić. Boję się tylko i wyłącznie o to, że jakby ta gąbeczka będzie zafarbowana. Ona w ogóle jest taka trochę... taka silikonowa, taka, no nie wiem, czegoś tak najlepsza, jaką dotykałam w życiu, ale zobaczmy. Boję się. Mom, can you pick me up? I'm scared. No dobra, nie ma co się bać. Stempluję minimalnie i tutaj oczekuję tego, że może być mocny pigment. Więc na razie bardzo, ale to bardzo lightowo moczę tę gąbkę tutaj, żeby nie przesadzić. Już widzę bardzo ładny odcień, który nie straszy takim neonem, jak myślałam, że to się będzie, że to będzie miało miejsce. Jest bardzo ładny i słuchajcie, ta metoda aplikacji dla mnie super. Po prostu przepięknie on się rozłożył tutaj. Nawet go przeciągnę jeszcze tutaj. A co? Idealnie, mega, tak jakby to jest tylko taka, zobaczcie, łuna przepięknego takiego brzoskwiniowego odcienia, która... O, dobra, teraz... Dobra, to jest... Ups! Wjechałam trochę mocniej, ale zobaczcie nadal, jak to się przepięknie rozkłada. Słuchajcie, jestem zakochana w tym wykończeniu. Zobaczcie, jeszcze z tym podkładem, jak to jest naturalnie, jak to ładnie wygląda. Aż sobie walnę trochę na nos tego wszystkiego. Dobra, na razie... Boskość. Perfekcja, naprawdę perfekcja. I słuchajcie, zobaczcie, ja to nakładam taką małą gąbeczką, że tak jakby, no tutaj ten produkt mógłby być, nie wiem, nierównomiernie nałożony, coś mogłoby się z nim tutaj dziać, a tu, tu wygląda to tak idealnie, jest tak bezproblemowy, że naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Coś pięknego. Dobra, jeszcze aż sobie walnę troszeczkę tutaj, żeby ten rumieniec był taki trochę większy. No i trzeba będzie przypudrować okolice pod oczami i oczywiście resztę twarzy. Zorientowałam się, że chyba z tego wszystkiego nie powiedziałam, jaką on ma cenę. On kosztuje 13,99, ale euro, moi drodzy. A ja go kupiłam chyba na jakim Black Friday czy coś takiego, ale na tyle mi się podoba, że autentycznie rozważam jeszcze ten taki różowy odcień Baby Pink albo... Nie, on się nazywa Pink Ranger, ale jest w odcieniu Baby Pink, albo taki koralowy, czerwony, który nazywa się Hey Carl. Hej Carl. Dobra, moi drodzy, w takim razie nadszedł czas na pudrowanie mojej strefy pod oczami i zróbmy to wspólnie. Chcę, żebyście ze mną przy tym byli i żebyśmy wspólnie ocenili efekty przypudrowania tego korektora. Także biorę sobie taką minimalną ilość pudru, którą będę tutaj lekko przenosić. I zobaczmy, co się tutaj wydarzyło, moi drodzy. Wow! Słuchajcie, bardzo ładnie wygląda ten korektor. I to naprawdę, jakby dla mnie to jest szok, bo tak jak Wam mówiłam, u mnie niemalże każdy kremowy korektor po przypudrowaniu jest ciężkim dziadem pod okiem i wygląda źle, a ten wygląda bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze. Dobra, słuchajcie, teraz jakby tak, przeżywam szok. Przeżywam szok, bo skóra jest pod oczami jest mega zadbana, mega ukojona, a wygląda to po prostu, no po prostu perfekcyjnie, no. Ja, ale mnie to cieszy, no. Za 11,49 taki korektor, słuchajcie, musicie go mieć, naprawdę. O ile Wam oczywiście przypasuje z kolorem, bo jak wiemy, wyboru tutaj nie ma, jeżeli o to chodzi. Ale chciałabym też również przypudrować, też również Azalisz Inży Inszy, przypudrować tą drugą część mojej twarzy, znaczy drugą, nie drugą, tylko w ogóle przypudrować moją twarz, już mi się wszystko po prostu chrzani. I biorę sobie mój puder sprawdzony i zobaczmy, co tu się wydarzy po tej stronie. Jak będzie wyglądał ten podkład. Show me the meaning of being lonely. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. That's something missing in my heart. Mini wstawka muzyczna, mini. Aż taka, że nie byłam w stanie się przypudrować robiąc to, ale dobra, to było silniejsze ode mnie. Ja jako wielka fanka Backstreet Boys musiałam to zrobić, w ogóle... też Beka, byłam za mojego dorosłego życia już na koncercie Backstreet Boys. Jezus, ale się śmiałam. Słuchajcie, to jak widziałam, że po pierwsze nie ma żadnych młodszych fanek niemalże niż ja i pewnie jakieś, nie wiem, z 3 lata niżej, to było piękne.
to to, ile ja widziałam rzuconych majtek i staników w nich. To słuchajcie, oni nie mogli niemalże śpiewać, po prostu mieli deszcz bielizny na sobie. Boże, to było tak śmieszne. Był rewelacyjny koncert, by the way, jeżeli byliście fankami Backstreet Boys, dajcie w komentarzu informację, który był waszym crushem. Jestem mega ciekawa. Moim, by the way, był nie wiem, dwóch crushy. I o dziwo nie był to Nick Carter, był to Brian. Uwaga, dlaczego? Bo on jest taki słodki. What the fuck? A druga opcja był Kevin, ponieważ on jest taki poważny. Okej. Okay. Żelazny argument mnie wtedy zdecydowanie przekonał. I słuchajcie, patrząc w tym momencie na moją skórę, muszę powiedzieć, że wygląda ona perfekcyjnie. Naprawdę perfekcyjnie, mega gładko, jest przepięknie wyrównane kolory twarzy, wygląda cały czas naturalnie. Pięknie, naprawdę pięknie. A swoją drogą pudruję ją pudrem, znam. Talc Free Loose Powder. Kocham ten puder i jeżeli macie skórę mieszaną bądź tłustą, kupujcie go po prostu od razu, bo to jest mój święty graal. Także bardzo mnie to cieszy i jestem tym bardziej teraz nastawiona właśnie na kolejną część testu, czyli część testu trwałości, bo jeżeli to się wszystko tak utrzyma, no to ja będę miała kolejny podkład, który naprawdę ląduje u mnie w ulubieńcach. Swoją drogą pomyślałam sobie teraz o Backstreet Boys i tak, słuchajcie, były crushe na każdego, wiadomo, AJ, Nick, Kevin, Brian i słuchajcie, ten biedny piąty, ten Howie, nikt, słuchajcie, w Polsce nie wiedział, kogo się wymawia. Biedak. Nie, słuchajcie, nie znam ani jednej osoby, która miała jego crusha. Był taki biedny, pozostawiony bezpańsko jakoś w tym zespole, bo nie dość, że nikt nie potrafił wymówić jego imienia, to jeszcze nikt prawie nie pamiętał, że on tam w ogóle jest. W międzyczasie zrobiłam sobie brwi i powtórzyłam sekwencję z cieniami z góry i again zachwyciłam się tym, jak one się rozcierają, jak się łatwo blendują. Naprawdę rewelacja, nawet osoby, które nie miały nigdy nic wspólnego z cieniami tego typu, naprawdę nie będę miał problemu, żeby je rozblendować i sobie nie popsuć humoru, także bardzo Wam polecam tę sytuację. O Jezu, zapomniałam jeszcze użyć rozświetlacza w tej wewnętrznej kąciki, ale dobra, zaraz to naprawię. Dobra, dołożyłam i słuchajcie, zaraz od razu Wam powiem, że tutaj, jeżeli chodzi o te cienie, to do nich jakby, jeżeli chcecie przyczepiać coś, jakieś błyski, to wydaje mi się, że najlepiej to robić w momencie, kiedy one jeszcze stygną, bo teraz, słuchajcie, dotykam moich powiek i one są totalnie wyschnięte. Totalnie. To się wydaje mi się, że tutaj się wydaje mi się, okej, okay, że nic nie będzie się odbijało, także tutaj czuję się trochę bezpieczna. Oby to nie było złudne. Dobra, przechodzimy w takim razie do kolejnego produktu, a mianowicie do maskary, która kosztuje 13,99 i nazywa się, uwaga, Long and Curly Mascara. Nie zwiedźcie się, jeżeli chodzi o to opakowanie, ponieważ ona jest kompletnie czarna i ma być, no, wydłużająca i podkręcająca rzęsy. I słuchajcie, tak, tutaj, jak ją wyciągnęłam, to zwróciłam uwagę, że ona ma troszeczkę podobną konsystencję na pierwszy rzut oka do tej maskary Pumpkin, tak? To ma taka brązowa i ona jest taka trochę ciągnąca się. No, widzę tutaj coś takiego. Tamta mi nie przypadła do gustu, natomiast wydaje mi się, że ta z kolei ma bardzo fajną szczoteczkę. Nie pamiętam, jak tamta miała, szczerze mówiąc, ale tutaj ona jest taka trochę stożkowa, rozszerzająca się ku dołowi i ma dużo wypustek, które wydaje mi się, mogą fajnie rozczesywać rzęsy. Także słuchajcie, podkręcam moje rzęsy i zobaczymy, czy ta maskara czymś mnie zaskoczy. Okej, zobaczmy, co tu się wydarzy, moi drodzy. Tutaj potrzebuję mieć takich mocnych teraz rzęs. Mocno wytuszowanych do tej krechy. Bo trzeba je podkreślić, ale nie można tak jakby trochę przykryć tej kreski tym efektem. Jeżeli to w ogóle był efekt taki satysfakcjonujący mnie na tyle, żeby nie doklejać rzęs, to w ogóle byłaby rewelacja. Ale zobaczymy, czego tu się mogę spodziewać. Na razie pomimo tego, że jest dużo moim zdaniem tych takich wypustek, to mam wrażenie, że te rzęsy są dość sklejone. Jakby nie widzę, żeby one były jakoś tak fajnie od siebie oddzielone. Raczej moim zdaniem tworzy się twiggy efekt. I to jest właśnie to, o czym ja mówiłam, no. Wydaje mi się, że ta maskara to jest po prostu siostrzyczka tej brązowej maskary z tej kolekcji Pumpkin. Bo tutaj widzę sklejenie. Nie widzę jakiegoś podkręcenia, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę nawet, że używałam przecież zalotki, tak jak zwykle. Słuchajcie, nie wygląda to dobrze i po prostu to jest to samo, co... Nie no, szczerze, tragedia. Tragedia. I są niesamowicie sklejone, mam trzy rzęsy na krzyż, wyglądają po prostu makabrycznie, moim zdaniem.
Ta maskara jest po prostu za gęsta, jest na tyle ciężka, że one w ogóle opadają same z siebie, pokleiły się, czy jeszcze pokażę wam z bliska, jak to wygląda. Tak, żebyście mieli pełny obraz. Zobaczcie, jakie one są poklejone. I tak naprawdę tutaj nie widzę jakiejś różnicy pomiędzy jakby stroną, gdzie w ogóle nie mam nałożonego tuszu do rzęs, bo ta strona po prostu wygląda jak taka naprawdę przetyrana, niemiło potraktowana część. Nie podoba mi się. Jezu, okropnie to wygląda. Okropnie, po prostu chude, sklejone rzęsy. Coś okropnego. Nie wiem jakby, w sensie wiecie, ja nie chcę też tak oceniać, bo może niektórym z was jakby taki efekt pasuje. Każdy ma inne preferencje. No, moich rzęsach wygląda to naprawdę bardzo źle. I nawet pamiętam, że przy tamtej maskarze moje dolne rzęsy wyglądały też źle, a tutaj naprawdę jakoś nie wymaga to nie wiadomo jakiej finezji, jeżeli chodzi o tusz. Dobra, tutaj w miarę one jakoś tam się rozdzieliły. Dobra, nie wygląda to aż tak źle, ale u góry... tragedia. No dobra, moi drodzy, i teraz już z takimi boskimi rzęsami, które tutaj mi podrasowały sytuację na mojej twarzy, przechodzimy do pomadki z Primarka z marki PS 3 kropeczki. I słuchajcie, ja tę pomadkę matową, bo tak jest opisana, mam w odcieniu In The Buff i ona prezentuje się następująco. Piękny nudziak. Jak ona pachnie. Me like it. To jest totalnie taki karmel jakiś, Ja zapłaciłam za nią chyba, nie wiem, 6 zł? 6, 7, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie. No i jestem mega ciekawa, jaki on tutaj da u mnie efekt na ustach. I jaka będzie... praca w ogóle, chciałam jeszcze ją zesłoczować. Jest taki połysk. Wydaje mi się mniej w ogóle tempa zdecydowanie niż ta pomadka, którą testowałam w poprzednim teście, właśnie te kosmetyków z Primarka. I... muszę przyznać, że ma piękny kolor. Dla mnie to jest idealny nudziak, zobaczcie. To jest niemalże kolor moich ust, tylko że pogłębiony. Jest fajnie napigmentowana. Podoba mi się, dobra. Wykończmy to wszystko. Dobra. Nałożyłam pomadkę na usta. Ona się zrobiła taka bardziej rich, tak jak to możecie zobaczyć. Ale kolor jest cały czas przepiękny i szczerze mówiąc idealnie tego makijażu mi siadł. Przepięknie. Dobra, słuchajcie, pokażę wam jeszcze jak to wygląda w świetle dziennym, no i robimy podsumowanie. Tak to wygląda, moi drodzy, jeżeli chodzi o inne światło. Tutaj tak jak wam mówiłam, jeżeli chodzi o te cienie w kremie, to zobaczcie, one w ogóle nie dają jakiegoś takiego mega metalicznego pobłysku. Natomiast słuchajcie, zobaczcie jak bosko wygląda ten liner. Ja po prostu jestem zakochana. Plus jakby ta cała skóra moja potraktowana tym właśnie podkładem i korektor, no po prostu rewelacja. Czuję się naprawdę jakbym szła na jakąś taką wielką, sylwestrową imprezę. Podsumowanie zwykle postaram się przeprowadzić chronologicznie i zacznijmy w takim razie od metalicznych cieni z Bell. Słuchajcie, ja jestem in love, totalnie. I tak jakby, no nie chodzi tutaj, żeby one dawały jakiś nie wiadomo jaki błysk, bo tak jak mówiłam, one nie są drobinowe, one raczej są metaliczne, ale tak jakby ta metaliczność jest bardzo, bardzo lekka. I raczej to po prostu, one raczej dają na powiece taki satynowy efekt, który sprawia, że naprawdę ta powieka wygląda ładnie, nie jest obciążona, pomimo słuchajcie tego, że to są bardzo trwałe produkty. No ja nie mogłam ich zmyć po prostu z ręki, nawet płynem micelarnym, także wydaje mi się, że będą bardzo trwałe i zobaczcie, wyglądają same moim zdaniem bardzo ładnie, plus można tak jakby na nie przyklejać jeszcze jakieś inne cienie, mogą do tego posłużyć jako po prostu baza. Także jest to produkt taki naprawdę moim zdaniem wszechstronny, plus słuchajcie, praca z tymi produktami to jest sama przyjemność. Naprawdę, wydaje mi się, że nawet osoby, które pierwszy raz będą pracowały z takimi produktami, spokojnie sobie dadzą radę, one naprawdę zastygają w idealnym czasie, nie trzeba się jakoś mega spieszyć, wygląda to po prostu super. Dla mnie naprawdę rewelacja, jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeżeli chodzi o ten eyeliner Spark Eyeliner, to słuchajcie, on właśnie zastosowany w taki sposób, jak ja dzisiaj zrobiłam, czyli nałożony na czarny eyeliner, wygląda bosko. Wygląda bosko i tak naprawdę to może być taki akcent, taki wiecie, no trochę taki świąteczno-karnawałowy na każdą niemalże kreskę, na każdy kolor, bo te drobinki, słuchajcie, bardzo się wybijają po prostu, jeżeli jest jakaś taka podstawa kolorystyczna. I właśnie tak wam rekomenduję nakładać ten produkt. On trochę zastygał, trochę mu to czasu zajęło, trochę mi szczypało to na początku, ale to ustało. I moim zdaniem wygląda po prostu rewelacyjnie. Ja wiem, że on od razu ląduje w mojej kosmetyczce, po prostu mega mi się podoba. Biorąc pod uwagę jego cenę i jeszcze to jak wygląda, słuchajcie, no nie ma co się zastanawiać, po prostu go kupujcie. Idąc dalej, podkład od Monish Natural Lunar Light Foundation.
Słuchajcie, w szoku jestem. Jak pięknie wygląda moja skóra po tym podkładzie. I jeszcze ten odcień taki piaskowy idealnie się wtopił w moją skórę, pomimo że zoksydował jakoś o 1-2 tony według mnie, to i tak przepięknie się wtopił. Słuchajcie, moja skóra wygląda idealnie w tym momencie. Naprawdę jest tak po prostu perfekcyjna. Nie widzę tak, bo na początku trochę się przestraszyłam tego takiej bogatej konsystencji, ale ona się jakoś tak ładnie wtopiła w moją skórę, nie obciążając jej. Dała lekkie rozświetlenie, które tutaj w połączeniu z moim ukochanym pudrem matującym dało po prostu idealną taką powierzchnię, bardzo wygładzoną, idealnie wyrównaną. I jeżeli chodzi o krycie, to tutaj można je trochę budować. Moim zdaniem to jest średnie krycie, ale skóra wygląda naprawdę, słuchajcie, no jak na czerwony dywan. I moim zdaniem to może być wspaniały podkład dla każdego typu cery, bo on ma składniki nawilżające, jeżeli chodzi o cery suche i normalne. Natomiast jeśli chodzi o tłuste i o mieszane, czyli mieszane tak jak moja, zobaczcie, naprawdę po przypudrowaniu da się go ograć i on nie ma już takiego rozświetlającego, nadmiernego jakby rozświetlenia w sobie. Także dla mnie póki co rewelacja. Zobaczymy jeszcze, jak się u mnie utrzyma. I tutaj ogromne zaskoczenie, naprawdę ogromne zaskoczenie, a mianowicie ten korektor z Bell Beauty Concealer. No, to jak on wygląda pod oczami, to jest coś wspaniałego. Od razu Wam też powiem, że zauważyłam tutaj, że on mi minimalnie wchodzi w zmarszczki pod oczami, bo wydaje mi się, że go nałożyłam troszkę za dużo. On ma taką mocno kremową konsystencję i tutaj naprawdę ma super krycie, także minimalna, po prostu minimalna ilość sprawi, że skóra pod oczami będzie po pierwsze nawilżona, cienie będą zasłonięte i no jakby to wygładzenie i takie rozświetlenie, które daje ten korektor, dla mnie po prostu rewelacja. Naprawdę jestem w ciężkim szoku. Szkoda, że jest tylko w jednym odcieniu, bo wiem, że nie wszystkim z Was będzie pasował do Waszej karnacji. U mnie akurat na szczęście przypasował się idealnie i przypudrowany wygląda, słuchajcie, jak milion dolców. Także czego chcieć więcej. I tak, kolejny produkt, który naprawdę mnie zaskoczył, to jest ten róż od marki Nimia z purchlem tutaj. Po prostu nie mogę tego przeżyć. Bo tak, nie dość, że gąbeczka dodana jest idealna do tego produktu. Mieści się po prostu idealnie w tym wieczku i można wspaniale tutaj rozdysponować ten produkt na skórze za pomocą tej gąbeczki. No to tak, kolor dla mnie rewelacja. Pomimo, że tutaj on wygląda tak mocno neonowo, to na skórze zobaczcie, jaki daje przepiękny, taki naturalny, brzoskwiniowy odcień. Co do rozkładania tego produktu, rewelacja, po prostu nawet stemplowany taką mini gąbeczką, to rozkłada się mega regularnie, pigment przepięknie, tak jakby rozkłada się równo na skórze. Daje taki cudowny właśnie, takie cudowne, naturalne wykończenie. No i naprawdę tutaj po prostu jestem speechless. Wspaniały produkt i naprawdę Wam go serdecznie polecam. Ja sama chyba kupię sobie kolejne odcienie, po prostu zakochałam się w metodzie i aplikacji i w tym właśnie, jak on wygląda na mojej skórze. Coś wspaniałego. I tak, no tutaj niestety chyba weak point tego całego testu, a mianowicie ten tusz Long and Curly Mascara z Belle. O Jezu, no słuchajcie, nie podoba mi się, no. To jest dokładnie to samo, tylko że w czarnej wersji, to co było w tej wersji Pumpkin, mega skleja rzęsy, w ogóle ich nie pogrubia, nie podkręca, jest moim zdaniem za ciężki, zbyt gęsty, dlatego te rzęsy opadają zamiast się podkręcać. No to naprawdę źle to wygląda. Źle to wygląda i tak jak jeszcze na moich dolnych rzęsach jakoś gdzieś tam moim zdaniem się obronił, to już góra wyglądała naprawdę bardzo źle i czułabym się bardzo źle, gdybym nie przykleiła tutaj sztucznych rzęs. No po prostu obciążenie, sklejenie, wszystko jakby poszło nie tak tutaj. I moim zdaniem to chodzi o konsystencję po prostu tego produktu, że ona jest zbyt gęsta. Także jeżeli Wam się nie spodobał ten z Pumpkin, to go nie kupujcie. Jeżeli Wam się spodobał, no to kupcie go w czarnej wersji. To jest subiektywna ocena moja, więc mi się po prostu nie podoba. Natomiast jeżeli chodzi o ostatni produkt, czyli pomadkę z Primarka matową. Słuchajcie, wygląda przepięknie na ustach. Znaczy, ja miałam wcześniej nałożony już jakiś tam balsam na usta, więc no, te podłoże było może takie nie super sote, jakby za to przepraszam, ale ona nałożona na ten balsam ma takie lekkie rozświetlenie, które mi się mega podoba. Bardzo fajnie się nakładała, jest idealnie napigmentowana, konsystencja też jest taka okej, nie taka rozpływająca się, kremowa aż za bardzo, tylko taka naprawdę w punkcie, raczej idąca w tą taką stronę bardziej twardszą niż miękką, ale kolor ma rewelacyjny. Jeszcze raz Wam powiem, jak on się nazywa. In the Bath. Przepiękny, mega mi się podoba, jak wygląda. Także trzymam za nią kciuki, żeby się utrzymała u mnie długo na ustach. Dobra, słuchajcie, moi kochani, najkochańsi. Jest godzina 14:27. No, rozpoczynam test trwałości. Pochodzę sobie parę dobrych godzin w tym makijażu. Pójdę sobie też na fizjoterapię, zobaczymy, co tam będzie się działo, ale ten makijaż będzie naprawdę dobrze sprawdzony. Trzymajcie kciuki. Ja też chcę wiedzieć od Was, co Wam się spodobało najbardziej w tych produktach, które dzisiaj testowałam. Może już mieliście okazję któryś z tych przetestować i podzielić
podzielicie i podzielicie się swoją opinią na ten temat, jestem mega ciekawa, a my widzimy się już niedługo. Jest godzina 21:27 i zapraszam Was na podsumowanie. Słuchajcie, ja jestem w takim szoku tego, jak wygląda ten make-up, że you have no idea. Zobaczcie, jeżeli chodzi o level wyświecenia się, to jest naprawdę tak znikomy, że ja nie wiem, jakim cudem temu podkładowi udało się utrzymać taki stopień jakby idealnego wyglądu na mojej twarzy. Dla mnie, słuchajcie, ta cera wygląda perfekcyjnie. W międzyczasie byłam na fizjoterapii, wykonywałam różne ćwiczenia, byłam na rowerku i tak dalej i ja tak wyglądam. Bez żadnych poprawek, w ogóle dla mnie to jest absolutny szok. Skóra wygląda po prostu perfekcyjnie. Troszeczkę mi się tutaj może pod nosem zebrał ten podkład tu w załamaniach, ale to jest naprawdę tak mało jakby widoczna sytuacja, że nie ma co się nad tym rozłożyć. Słuchajcie, dla mnie to jest po prostu rewelacja. Rewelacja, jestem w nim absolutnie zakochana. Idąc dalej, co do sytuacji pod oczami, to słuchajcie, ten korektor też wygląda bardzo dobrze. Super się utrzymał, nic się nie zmieniło tak naprawdę. Skóra wygląda bardzo ładnie. Co do tuszu, nigdzie mi się nie podbijał, więc ma za to props, ale i tak się z nim nie polubiał, po prostu wyglądał bardzo źle tuż po nałożeniu. Róż wygląda idealnie, zero dziur, pomimo że leżałam i robiłam różne dziwne rzeczy, także naprawdę wygląda bardzo dobrze. Słuchajcie, oczy wyglądały tak samo, perfekcyjnie. Cienie metaliczne nie ruszyły się dosłownie o milimetr, nigdzie się nie pozbierały, cały czas wyglądało bardzo dobrze, no to dosłownie tak, jak je zostawiłam. To samo, jeżeli chodzi o ten liner z brokatem, jest w idealnym stanie, idealnym. W ogóle mi nie rozpuścił tego linera czarnego, który mam pod spodem. Po prostu rewelacja i zobaczcie, pomadka też się bardzo dobrze utrzymała i biorąc pod uwagę, że zapłaciłam za nią chyba 6 zł, to jest naprawdę dla mnie takie ogromne, pozytywne zaskoczenie, że po prostu czuję, że w tym momencie unoszę się nad ziemią dosłownie, robiąc podsumowanie tego testu, bo po prostu wszystko utrzymało się rewelacyjnie. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że ten filmik przypadł Wam do gustu, jeżeli tak, to stawcie proszę kciuka do góry, aby dać mi słowa, będzie mega miło i mam nadzieję, że już niedługo widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki!